Fundusze Europejskie. Z ludzkiej perspektywy. Podcast Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Dzień dobry Państwu, z tej strony Michał Hajduk. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu o funduszach europejskich. Tym razem zajrzymy z krótką wizytą do Skierniewic. W czerwcu tego roku Skierniewice wzbogaciły się o nowe, interesujące miejsce, którego funkcja łączy się z wieloletnią tradycją ogrodniczą tego miasta. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oddano do użytku Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej w Skierniewicach. Miejsce powstania takiej inwestycji nie jest przypadkowe, bowiem Skierniewice to stolica nauk ogrodniczych. Tutaj żył i pracował słynny sadownik Szczepan Pieniążek, który oprócz szeroko zakrojonej pracy naukowej popularyzował wiedzę ogrodniczą. Dziś w Skierniewicach funkcjonuje kilka ośrodków ogrodniczych. Są to pola doświadczalne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Polskiej Akademii Nauk, a także instytuty ogrodnictwa, sadownictwa, kwiaciarstwa, warzywnictwa oraz Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa imienia Szczepana Pieniążka, a od niedawna także właśnie Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej w Skierniewicach. Najogólniej mówiąc, ta placówka to specjalny bank nasion, w którym planowane jest zgromadzenie i przechowywanie aż 30 tysięcy różnych genotypów roślin. Tak obszerny zbiór pozwoli zbudować bezpieczeństwo żywnościowe poprzez skuteczne zabezpieczenie bioróżnorodności roślin ogrodniczych i zielnych. Centrum Bioróżnorodności zadba także o regionalne dziedzictwo przyrody. Dodatkowo zbiory te będą udostępniane zainteresowanym odbiorcom. Wszystko po to, aby chronić bioróżnorodność ogrodniczą rozmaitych odmian warzyw, roślin sadowniczych, rodzimych krzewów, bylin ozdobnych i roślin miodajnych, a także by zadbać o rośliny, które towarzyszą uprawom. To ważne działanie, gdyż ochrona zasobów genowych jest nieoceniona dla rolnictwa w perspektywie wyżywienia ludności. W ramach realizacji projektu Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej w Skierniewicach zostało zaprojektowane i wybudowane jako nowoczesny obiekt. Ten bank nasion będzie bazą tzw. kolekcji aktywnej roślin ogrodniczych. Znajdują się tutaj specjalne pomieszczenia technologiczne do czyszczenia i suszenia nasion oraz przeznaczone do ich przechowywania. Jest także laboratorium kiełkowania roślin oraz laboratorium ogólne, a do tego serwerownia i pomieszczenia biurowe. Centrum zostało także wyposażone w niezbędny do prowadzenia swojej działalności profesjonalny sprzęt. Aparatura analityczna i specjalistyczne urządzenia będą dbały o to, by z zasobów centrum można było skorzystać dziś, jutro lub za kilka czy nawet kilkadziesiąt lat. Odbiorcami oferty centrum są producenci warzyw i roślin ozdobnych, sadownicy, pszczelarze, uczelnie i szkoły rolnicze, ogrodnicy, rolnicy, a także hobbyści. Z zasobów centrum skorzystają również specjalistyczne jednostki wykorzystujące zasoby genowe oraz wiedzę z nimi związaną do wdrażania jej w praktyce. To na przykład Instytuty Parków Krajobrazowych, Rezerwaty Przyrody czy Ogrody Botaniczne. Zgromadzone w Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej nasiona będą tworzyć rezerwę genetyczną, jak również będą wykorzystywane do odtwarzania i zwiększania liczebności zanikających lub zagrożonych wyginięciem populacji roślin. Odbywa się to także pod hasłem reintrodukcji, czyli ponownego wprowadzenia w stare miejsca bytowania rodzimych gatunków roślin. Pozwoli to na ochronę cennych krajobrazów i zadbanie o nasze środowisko naturalne. Tymczasem dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.